Słuchajcie, jest coś, co muszę wam powiedzieć, bo was lubię. Już myślę o tym od dawna, żeby wam to powiedzieć. To jest taki mój jeden z najważniejszych sekretów w moim życiu. Słuchajcie, i teraz wam go zdradzę. Trochę się śmieję, ale to jest coś, co naprawdę jakieś mam takie... Ile razy komuś o tym nie mówię, to wszyscy są zarąbiście, nie wierzą mi najpierw, potem są super zadowoleni i zawsze tego używają i potem mi dziękują, nawet po 2 latach, że im to powiedziałam. Kiedyś, parę lat temu, mój teść mi to poradził, gdzieś to wyczytał i to jest naprawdę super sposób, jak ugotować kukurydzę w kolbie szybko. Bo ja pamiętam z dzieciństwa, że moja mama zawsze gotowała kukurydzę w szybkowarze, tym takim zamykanym, pod ciśnieniem i to i tak trwało chyba pół godziny czy 40 minut. A wiem, że w garnku to niektórzy i 2 godziny gotują. I mój teść zdradził mi taki sposób, nie wiem skąd on to wziął, ale naprawdę działa. Uwierzcie mi, że działa, daje sobie o 2 ręce obciąć, że będziecie zadowoleni. Macie gotującą się wodę w garnku, dajecie łyżeczkę soli, łyżeczkę cukru i trochę mleka, nie wiem, no ze 100 ml powiedzmy. Ja zawsze daję na oko ze 100 ml, tak bym powiedziała. I wrzucacie na to kukurydzę i teraz uwaga, uwaga, o co w tym wszystkim chodzi. Gotujecie ją tylko 12 minut. Ustawiam sobie 12 minutek i jedno, co trzeba pilnować, to trzeba pilnować tego, bo mleko, jak tam macie w wodzie, to ono tak podstępnie kipi. No nie gotuje się tak fajnie bąbelkami, tylko po prostu nagle zaczyna kipieć, więc tego trzeba pilnować, żeby nie wykipiało i to jest jedyna trudność w tym wszystkim. I po 12 minutach ona jest soczysta, jest miękka, nie jest taka gumowa, przygotowana, jest naprawdę przepyszna. Koniecznie musicie spróbować tego sposobu. Podejrzewam, że połowa z was mi nie uwierzy teraz, że jak kukurydzę 12 minut. Uwierzcie mi, będzie miękka i pyszna. Spróbujcie 12 minut i tylko musicie dodać do gotującej wody mleko, łyżeczkę cukru, łyżeczkę soli i musiałam wam to powiedzieć, bo mi to nie dawało spokoju, że się nie dzielę takim świetnym patentem, bo ja jestem ogromnym fanem kukurydzy. Zawsze czekam na lato też, bo będzie kukurydza i praktycznie codziennie 2 kolby wjeżdżają na kolację. Także mi to bardzo dużo ułatwiło i mam nadzieję, że dla was też to będzie pomocne. No i wyszła. Piękna, żółciutka. Zobaczcie, ja daję tylko odrobinę soli i już zajadam. Możecie mi przy okazji napisać w komentarzach, jak wy jecie kukurydzę, bo wiem, że tam są różne opcje z masełkiem czosnkowym. Jak najbardziej lubicie? Ja najbardziej lubię po prostu gorącą kolbę z odrobiną soli i tak zawsze zajadam. Jeszcze jest, w ogóle świetna jest jeszcze kukurydza też z grilla. Jak nie próbowaliście, to koniecznie spróbujcie. Ja owijam folię aluminiową jedną warstwą i na grillu. I też jest super pyszna, ma taki lekko wędzony posmak i to też bardzo pasuje. W międzyczasie cały czas trwa pakowanie sukcesywnie. Już jakieś tam zabawki, książki, to co mogę, to albo oddaję, albo pakuję. Tutaj akurat mam ciuszki po Ince, bo moja przyjaciółka jest teraz w ciąży, więc akurat tutaj no fajnie, cieszę się z radością, jej tutaj pakuję kartonik, będzie sobie miała, no a my będziemy mieć jeden kartonik w niej, więc też fajnie. Przyjechaliśmy do IKEA pooglądać kuchnię. Zaczęło się. Pan Szymon najpierw powiedział, że ja urządzam cały wystrój, że jego to nie kręci, że on się zajmie elewacją, bryłą budynku, a wnętrze jest moje. Natomiast teraz już się okazuje, że taki blat nie, bo trzeba olejować, że mają być dywany, że to nie, że tamto nie, no po prostu zaraz go normalnie zabije. Ja mówię fajny, Szymon mówi beznadziejny. Ja coś czuję, że to będzie ciężka przeprawa. Ja coś mi się wkręca z tym czarnym, no może przez to, że 9 lat mieszkałam w mieszkaniu, biały salon, biała kuchnia, wszystko białe, to teraz mi się podoba ciemne dla odmiany. I w ogóle jakie ładne tapety, to muszę zapamiętać ten motyw, bo no czarne, ciemne, ale też fajne takie nawiązanie do takich, wiecie, takich starodawnych, ale też może trochę takie art nouveau. Fajnie to wygląda i ładnie to kontrastuje z granatową zasłoną. No powiem wam, że coś ma ta aranżacja w sobie. No i nie było tej czarnej kuchni zrobionej, no i nie wiem, no może jeszcze gdzieś będzie, ale chyba wszystkie przeszliśmy.
O, mówisz, że mężczyźni jeszcze są. Ja chcę zobaczyć tą czarną na żywo. Jakiś przystojny mężczyzna to zagląda przez okienko. Ale tak naprawdę to wam chciałam pokazać, że fajny kolor jest ścian. Ja myślę o podobnym kolorze na przedpokój. Taka terakota właśnie. Bardzo mi się ten kolor podoba. Kiepsko go, widzę, że kiepsko go telefon łapie, że wychodzi taki pomarańczowo-strakowaty, a na żywo jest taki ładny, ciepły. Taki właśnie w kolorze terakoty. Bardzo mi się ten kolor podoba i właśnie myślę o tym, żeby był na przedpokoju. Ale no naprawdę kiepsko. Kiepsko tutaj jest oddany. No i jest czarna, doczekałam się, ale tak średnio nam się podoba. Znaczy no, bardzo mi się nie podobają te złote gałki, takie błyszczące. I to trochę zabija efekt. No i też ściany są tutaj takie jasno-szare, a ja bym myślała o takiej jakiejś butelkowej zieleni na przykład. Albo w ogóle o czarnym. Wiem, bo to tak mocno kontrastuje. No ale ogólnie no... Szymonowi się nie podoba bardzo, a mi się podoba średnio. Więc pewnie będziemy musieli szukać jeszcze dalej. Super fajne kieliszki, bardzo mi się podobają. Takie do... One są do szampana, ale ja w tym widzę dla dzieci galaretki takie kolorowe z owocami sezonowymi. No przepiękne. Fajne. Muszę się bardzo iść sobie stąd i się powstrzymać, żeby ich teraz nie kupić, bo za półtora, za dwa miesiące się wyprowadzam. Nie ma sensu teraz kupować kieliszków. Bez sensu, ale dobra, przynajmniej sobie je zachowam, żeby o nich nie zapomnieć. Cóż za znakomity pomysł, słuchajcie. To są lustra, takie zwykłe lustra kwadratowe, cztery sztuki. I tu jest ich powieszone trochę więcej i są po prostu, jest ściana pod spodem pomalowana na inny kolor. Mega super to wygląda. Muszę zapamiętać też ten patent. Coś w moim stylu, jak robiłam te obrazy, gdzie tło malowałam po prostu bezpośrednio na ścianie. Ale super fajnie to wygląda. Naprawdę mega, mega, mega. Jakby tam jeszcze powiesić gdzieś u góry i po bokach plącza. No to mamy to, mamy to. A fajna ramka. Taka ratanowa. Fajnie wygląda. Do Jungle Roomu. No, chciałam wam jeszcze opowiedzieć, bo dużo osób mnie bardzo o to pytało, gdzie my teraz będziemy mieszkać. Więc sytuacja wygląda w ten sposób, że musimy się wyprowadzić z mieszkania do końca września. Więc do końca września jeszcze jesteśmy tutaj, u nas w kamienicy. A potem, słuchajcie, w ogóle historia zatacza koło naprawdę bardzo okrągłe, bo wprowadzamy się z powrotem do mieszkania mojej mamy. Czyli dalej będziemy mieszkać we Wrocławiu, dopóki dom nie powstanie. Ale będziemy mieszkać właśnie u mojej mamy, więc po 15 latach wracam do domu rodzinnego na stare śmieci, tam gdzie się urodziłam, gdzie mieszkałam całe swoje dzieciństwo i taką wczesną młodość. Tam jest takie, to jest takie klasyczne M4 w bloku, 49 metrów i balkon. Balkon mnie cieszy, bo jest troszeczkę większy niż nasz i jest na południe usytuowany, więc jeszcze będę mogła, chociaż już tak nie bardzo zahaczę o ten sezon, ale coś tam będę mogła sobie może jeszcze zeszaleć. No i generalnie, nie wiem, no będziemy musieli jakoś tam się ścieśnić i pomieścić, bo mieszkanie jest trochę, no sporo mniejsze od naszego. No ale na te parę miesięcy jakoś damy radę. Trochę się obawiam takich swoich emocjonalnych rzeczy, to znaczy ogólnie mam dobre wspomnienia z mieszkania, ale to jest ostatni raz tam byłam, jak sprzątaliśmy rzeczy i pamiątki po moim tacie, a przedostatni raz jak mu wybierałam garnitur na pogrzeb, więc trochę tego się boję, czy to nie będzie mi tak dawać trochę po głowie, ale liczę tutaj bardzo na dwójkę moich dzieci, które zazwyczaj są tak absorbujące i tak mi wypełniają każdą minutę życia, że nawet nie mam czasu na jakieś smutne rozkminy, więc liczę na to, że to nie będzie jednak dzięki nim problemem.
No i co? No ponieważ tam jesteśmy na chwilę, no to pewnie nie będziemy jakoś tego mieszkania, ono było teraz wynajmowane. Myślę, że nie będziemy go jakoś bardzo przerabiać, odnawiać, no bo jesteśmy tam tylko na chwilę. Chociaż jak siebie znam, to coś tam pewnie będę chciała zrobić. Nie w kontekście jakichś wielkich remontów i urządzania, ale jakieś takie drobne przearanżowanie przestrzeni i drobne jakieś, no nie wiem, może malowanie, może coś, to pewnie tak, bo znając siebie to nie wytrzymam tak nic nie robiąc na tyłku. No i co? I dziewczynki będą, tam są dwa pokoje. Jeden to jest taki no większy pokój, powiedzmy salon. No i tam my będziemy pewnie jakąś mieć rozkładaną kanapę, którą się na dzień będzie składało. Jest kuchnia osobno i jest mój pokój dziecinny dawny, w którym na początku mieszkałam jeszcze z siostrą, a potem moja siostra jest dużo starsza, potem już mieszkałam tam sama. No i teraz właściwie z tego co wiem, to ten mój pokój dziecięcy jest właściwie prawie niezmieniony, jeśli chodzi o meble, więc naprawdę bym miała powrót do dzieciństwa pełny, bo nawet będą te same meble, co miałam w liceum. Także śmiesznie. No i tam będą teraz moje dzieci mieszkały, więc po prostu bardzo, bardzo zabawna w sumie historia. Co nas cieszy bardzo, cieszą nas trzy rzeczy. Jest tam winda, bo w naszej kamienicy nie ma windy, a mieszkamy na czwartym piętrze, więc i to te schody są takie dosyć strome i wysokie. Więc cieszy nas to, że jest winda i że będzie łatwiej z zakupami, dzieciakami i tak dalej. Cieszy nas to, że jest wanna, a my jesteśmy z Szymonem fanami kąpieli i dzieciaki też uwielbiają kąpiel w bąbelkach, więc już mają obiecane, że im kupuję mnóstwo jakichś tych bomb takich pianowych i różnych ciekawych właśnie płynów do kąpieli, bo tutaj mieliśmy tylko brodzik. I co nas jeszcze cieszy, to że mamy bardzo blisko do naszego magazynu z roślinami Jungle Boogie, więc będzie można tam dużo jakby częściej bywać i szybciej, łatwiej, nawet w formie takiego krótkiego spaceru, bo to jest dosłownie 10 minut od magazynu, więc te trzy rzeczy bardzo nas cieszą. No na pewno będzie nam trochę ciasno, no bo mieszkanie mniejsze, ale też jest taka wielka, gigantyczna szafa w przedpokoju, więc myślę, że tam dużo rupie, taka wiecie, typu komandor, więc tam dużo rupieci na pewno się zmieści. No i jest też komórka, więc te może nasze rzeczy ze strychu do tej komórki nam wejdą. Ogólnie to tam klucz zaginął, więc będziemy musieli jeszcze się tam udać ze ślusarzem. I z tego, co mi mama mówiła, to tam jeszcze mogą być jakieś stare słoiki z przetworami, jakieś stojaki do choinek, deseczki, latawce ręcznie robione, jakieś takie rzeczy, więc też trzeba będzie tam jeszcze to uprzątnąć i przygotować. No i będzie taka właśnie przygoda, także w ciągu... No i generalnie plan jest taki, żeby przeprowadzić się już do lasu, do gotowego domu najpóźniej 1 września 2024. Bo to jest taki bardzo dobry na to moment, bo Inka idzie wtedy do przedszkola, a Hania do czwartej klasy. Więc to byłby taki idealny moment, żeby w to wskoczyć, a wiecie, no my jesteśmy uwiązani do semestrów, bo nie będziemy Hani zabierać w połowie semestru i przenosić, więc no bardzo nam zależy na tym, żeby na tego 1 września zdążyć. No ale wiadomo, też się nie napinamy, bo wiadomo, jak to jest z remontami, ze wszystkim, zawsze się temat może przedłużyć. Jesteśmy na to jakby przygotowani i nastawieni. Teoretycznie dom do stanu deweloperskiego ma powstać w 3 miesiące. Potem będziemy musieli go jeszcze wykończyć. No i jeszcze wcześniej nas czeka papierologia, czyli tam zmiana warunków zabudowy i pozwolenie na budowę. No i to też trwa różnie, w zależności od urzędu, od województwa, więc nie wiem, kiedy te papiery się uda załatwić i kiedy, że tak powiem, pierwsza łopata zostanie wbita. No ale generalnie chyba zdecydowaliśmy się już na ten... Na tą chwilę plan jest taki, że w poniedziałek jedziemy podpisywać umowę znowu do Kielc, tym razem razem, i już podpisujemy umowę i temat zacznie się procedować. Także
Także no, będzie się teraz działo, no i jak dobrze pójdzie, to w ciągu roku nas czekają dwie przeprowadzki. Także będzie na pewno bardzo, bardzo wesoło, ale ja tam się bardzo cieszę, bo ja lubię, jak się dzieje.